Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, będzie o cheaterach, o liście cheaterów, która się uaktualniła i pojawiła, oraz o niby sensacyjnej wiadomości, że też modów w folderu ResMods ma nie być i właściwie sensacyjnej w stopniu zerowym. Trochę mi przysłaliście informacji, co to będzie, Hallak, nie ma ResMods, Jezu. Co to będzie? No, odpowiem wam pod koniec tego materiału, ale najpierw o cheaterach. Słuchajcie, pewnie znacie już tą stronkę, robiłem o niej informacje, robiłem o niej materiał. Możecie sobie kliknąć, link będzie pod tym filmem. Mianowicie opublikowano po raz drugi listę zbanowanych gości i bardzo, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy zaraz sobie, jakie tam są statystyki. Zobaczcie, tutaj jest pierwsza fala banów. Tutaj jest pierwsza lista, a tutaj statystyki. I tutaj macie do drugiej listy, czyli tej obecnej właściwej. I tutaj do statystyk. I teraz ważna rzecz. Poprzednio was pytałem, czy no, osoby, które dostały bana, znajdują się na tej liście. Właściwie ci, którzy odpowiadali, to zawsze była odpowiedź twierdząca, że lista jest poprawna, dlatego tym razem no, możecie się poszukać i napisać, ale wydaje mi się, że też będzie ta lista w 100% prawdziwa. Możecie tutaj sobie poszukać, czy ktoś czasem nie znalazł jakiegoś kumpla. Ale nie o tym miało być, ponieważ bardziej interesują mnie statystyki. Oto są statystyki właśnie tego serwera naszego europejskiego, bo to dotyczy europejskiego. I możecie sobie zobaczyć, jakie klany tutaj przodują z niektórych 8, 6, 5 graczy. I tutaj oczywiście jakie państwa. Z Polski akurat tym razem liczba 782 jest oczywiście największa. No pewnie dlatego, że naszych graczy jak zwykle najwięcej. Mamy tutaj ten wskaźnik procentowy. I tutaj jest 0,19 i 0,04. Niektórzy mają lepiej, niektórzy mają gorzej, ale liczba 782 osoby bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo fajna. Mam nadzieję, że wzrośnie. Najważniejsze jednak dane są tutaj i nad nich chciałbym się skupić. Zobaczcie, tu jest liczba graczy pod względem ilości bitew. Zawsze się zastanawiałem, czy czasem nie jest tak, że oni dmuchając na zimne banują graczy tych takich nowych. To znaczy, wiecie, ktoś ma jakieś nowe konto, tam jest 1000 bitew albo 500 albo wręcz 100, instaluje sobie te cheaty i po prostu sprawdza. Prawda? Czy zbanują mnie, czy mnie nie zbanują? Okazuje się, że najwięcej graczy, no tutaj się tak to rozkłada, 20 tysięcy bitew, czyli to są stali gracze. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma rozegrane 20 tysięcy bitew, no to już jest super. Tutaj powyżej 30 tysięcy, powyżej 40, 50. Zobaczcie, ładnie się to całkiem rozkłada. Myślałem, że to będzie inaczej, że taki długi słupek będzie tutaj, czyli ci gracze nowe konta, o, bo to nie gracze, tylko nowe konta raczej, trzeba by było powiedzieć, będą zbanowani. Okazuje się, że nie, stali gracze. To samo, jeżeli chodzi o tutaj win rate, zobaczcie, jak to się przedstawia. 50% to jest tutaj. Tutaj 48% jest środeczek, czyli raczej tacy troszeczkę słabsi gracze są banowani. Te cheaty im o dziwo za bardzo nie pomagają, co jest dziwne. Niestety jest też troszeczkę fioletów, koksów, bo tutaj są tacy gracze 58%, 60%, nawet 62%. Czyli tacy jednak też się zdarzają, że wykokszone statystyki, a zrobione na modach. Jednak trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo, bardzo mało. Zresztą pewnie proporcje się zgadzają. Oczywiście na serwerze jest ich bardzo, bardzo mało też, prawda? Czyli tacy przeciętni 50% gdzieś, no, oni głównie są banowani. Tutaj mamy jeszcze
ten personal rating, który w grze jest zawarty, i nawet gracze tacy są tutaj 10 tysięcy chyba, czy też 9 tysięcy, 8, 7, ale głównie 4 tysiące, czyli to taki średni gracz, wydaje mi się. Jak tam ktoś ma XVM-a zainstalowanego, to pewnie widzi, że średnio tacy gracze właśnie 50% wygranych się zdarzają, 48, coś takiego, a tutaj 4000 tego wskaźnika, 5000, 3000 to są najlepsze. No, moi drodzy, wydaje mi się, że ta lista będzie się tutaj powiększała, to znaczy będą kolejne fale banów i bardzo dobrze, jak wiecie, permbany się posypały. Co prawda jest ich bardzo mało i chciałbym zobaczyć oddzielne statystyki tych właśnie permbanów, a nie wszystkich zbanowanych, bo to troszeczkę nam zaciera sprawę, prawda? Chciałbym, tylko wystarczyłaby mi ta statystyka właśnie permbanów. Czy nie jest tak, że jak ktoś dostanie tego na 7 dni, to na przykład założy sobie nowe konto i gra na tych samych cheatach, żeby sprawdzić, czy zbanują go już definitywnie. Moi drodzy, ja bym odradzał, naprawdę, jeżeli ktoś z was używa cheatów, czy używał i dostał tego 7-dniowego bana, naprawdę nie warto. No te cheaty, czy one dają takie... Co prawda nigdy nie miałem zainstalowanych takich typowych cheatów, że tam jakieś kurcze celowanie na weak spoty, albo nie wiem, co tam jeszcze jest, ten, że się drzewka przewróciły, czy co tam, że roślinek nie ma. No nigdy na tym nie grałem, ale czy to aż taką daje przewagę? Wydaje mi się, że to na pewno nie są cheaty, które gwarantują nam wygraną, czy gwarantują nam jakieś super wyniki. Na pewno, jeżeli dobry gracz zainstaluje, to będzie bardzo dobry. Jeżeli średni gracz zainstaluje, to będzie dobry. Jeżeli gracz beznadziejny zainstaluje, no to będzie trochę mniej beznadziejny, ale na pewno to nie zagwarantuje mu wygranej z takim graczem, który ma duże umiejętności. No, no nie sądzę. Naprawdę. Oczywiście jak ktoś kampi i sobie tam usunie te drzewka, no to o wiele łatwiej jest strzelać. No to jest jasne, prawda? Natomiast nie zastąpi to myślenia i nie zastąpi to orientacji w mapce. Moim zdaniem przynajmniej. Także czekamy na kolejne tutaj listy. Mam nadzieję, że będą długie. A w końcu już któraś lista, że będzie się coraz mniejsza, że ludzie jednak zdecydują, iż chyba nie warto, no skoro się tyle czasu na grę poświęciło, zrezygnować właściwie z tego konta, prawda? A teraz rzecz odmienna, folder ResMods zostaje usunięty, tragedia, sensacja, kurcze, galaktyczna. Zasypaliście mnie wręcz mailami, dlaczego ty, Hallak, nie robisz filmu, że ResMods jest usunięty? Słuchajcie, jeżeli miałbym tak naprawdę wypowiedzieć się na ten temat, jaka to jest sensacja, że ResMods jest usunięty, to powinien ten komentarz brzmieć tak. No właśnie, to jest ten komentarz. Słuchajcie, nie ma co z szpilki robić wideł. Folder ResMods, czy się nazywa ResMods, czy się będzie nazywał Mods, czy będzie się nazywał gruszka, jabłko, czy śliwka, nie ma żadnego znaczenia. No. To, że będą w przyszłości porozumienia, że tak powiem, z Wargamingiem i moderami, to jest od dawna. Przecież słuchaliście sprawozdań osób, które były w Bovington, w tym moim, że WG właśnie zamierza iść tą drogą, że ostateczny taki kształt ma być rozdawanie jakichś certyfikatów, żeby ludzie, ci tacy prawdziwi moderzy, robili mody. Nie mówię tutaj o cheaterach. Więc jeżeli teraz jest jakiś pierwszy kroczek w tym kierunku, iż mody będą wyglądały troszeczkę inaczej, no to ja nie wiem, czy tutaj jest sens w ogóle się rozwodzić nad tym, kurczę, no bo jakie to ma znaczenie, jak się nazywa ten katalog.
Instalacja modów obecnie jest tak prosta, że nikt nie ma z tym problemów, bo to są dwa kliknięcia myszką, czyli jedno kliknięcie, jak sobie ściągniecie tego moda, robicie kopiuj, a drugie kliknięcie, rozwijacie listę już w tym resmoc i robicie wklej. No, na tym to polega, na tym polega instalacja moda, prawda? I to 99% modów. Jakieś tam inne, jeżeli używacie dźwiękowe czy coś, to czasami trzeba jeszcze jakieś pliki gdzieś wkleić, ale no na wszystkich stronkach jest to opisane. Ja tutaj, jak wiecie, korzystałem bardzo często. Ja obecnie prawie nie mam modów w ogóle. Tam jakiś celownik tylko mam i garaż. Natomiast zawsze jest to tak łatwe do zrobienia, że no tutaj nie ma sensu się rozwodzić. No na przykład tu macie jakiś mod i jest opis instalacji. Zawartość paczki kopiujemy do głównego katalogu gry. No i co to za filozofia? No to chyba nie jest żadna filozofia coś takiego zrobić, prawda? Gdyby na przykład, bo tutaj może jakiś właśnie przykład trzeba by było powiedzieć, gdyby instalacja modów wymagała od nas na przykład wejścia tutaj, że World of Tanks exe, otwórz lokalizację pliku, że mamy wejść do resmods, mamy znaleźć tą ostatnią łatkę, mamy jeszcze tutaj gdzieś jakiś wejść i jeszcze tu, i jeszcze tu, i tu dopiero coś wkopiować, no to wtedy jeszcze rozumiem, że mogłoby to budzić jakieś tam trudności. Natomiast tak jak tutaj macie przedstawione, no po prostu kopiuj, wklej do głównego katalogu gry, ewentualnie kopiuj, wklej do folderu resmods. No, zero filozofii, po prostu, kurczę, no. Jest tak proste, jeżeli ktoś miał informatykę w szkole, a chyba wszyscy mieli, no to zasady, jak działa polecenie kopiuj i wklej w Windowsie, każdy przerobił chyba na pierwszej lekcji, bez kitu. O jeny. No proszę, no. Następny mod, jakiś tam Damage Log Gambiter. Kopiujemy folder resmods z paczki do głównego katalogu gry. Filozofii zero. Także, moi drodzy, dlatego nie robiłem o tym materiału, bo to jest żadna sensacja. Jak te mody będą przedstawiane? Po prostu i tak prawdopodobnie będziemy je kopiować do tego katalogu, który nie będzie się teraz nazywał ResMods, tylko na przykład Mods. Albo jakoś tam. Zresztą, czy naprawdę wielu z was używa modów teraz? Co to, jakich tu modów można? Ja tam dla bajeru po prostu sobie wrzucam celownik inny, może czasami. Co tam jeszcze? Jakieś tam, o właśnie to, Zayas Battle Interface. I również jest taka sama tutaj polecenie. Kopiujemy folder resmods z paczki do głównego katalogu gry. Koniec. Koniec filozofii. Naprawdę. O. No i to tyle, no bo co ja tutaj mam jeszcze więcej? Nie wiem, jakiego komentarza się spodziewaliście, no. Żadnej tragedii nie ma, żadnej sensacji nie ma. Tak jak wszystko działało, tak będzie działało. Naprawdę nie macie się co martwić. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Jest godzina 1:32 w nocy. Życzę wszystkim kolorowych snów, podpoduchy, karaluchy i tak dalej. Nie wiem, jak to tam dalej leciało. Trzymajcie się.